No to były lata 80. Tak. Były piękne lata, naprawdę, ale tu była frekwencja. Publika była, nie? Zguntowskie. 25 tysięcy ludzi, to było to, a jeszcze na drzewach wszyscy siedzieli, naprawdę. Ale oczywiście na innym stadionie, na tym stadionie starym. Tak. Tak. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego z tygodnią opóźnienia. Jak patrzę na takich młodych ludzi, to mi się serce uśmiecha. Żeby dzisiaj pan był dumny z tej drużyny. To jest nasz cel na dzisiaj, żeby pan był dumny z tej drużyny. Tak. Także wszystkiego dobrego się. Dawaj panowie, dawaj, dawaj! Zbierać się, żeby się nie przeziębić. A coś tam jest? To zwycięstwo w Krakowie, jak smakowało? Dobrze, zwycięstwo zawsze dobrze smakuje. A taki kamień spadł z serca, bo oczekiwania były duże, jak pan przychodził, prawda? Oczekiwania zawsze będą duże, no, dlatego tu jestem. No, ja się cieszę z oczekiwaniami. Sam mam sporo oczekiwań wobec siebie, wobec mojego zespołu, więc oczekiwania zawsze będą duże. A z czego trener najbardziej był zadowolony po tym właśnie meczu w Krakowie? No poza tym, że było zwycięstwo, tak? Ze stylu gry, z zaangażowania? Myślę, że z rozwoju zespołu i piłkarzy indywidualnych. No. Uważam, że sporo rzeczy, na które pracowaliśmy, to był tylko pierwszy tydzień pracy, sporo rzeczy zostało wdrożone. Widziałem zespół z punktu widzenia takiej mentalności, takim jak chcę zobaczyć, i to dla mnie było najważniejsze, że to nie jest moja drużyna, to jest nasza drużyna. Piłkarze są razem, piłkarze są ze mną i to jest dla mnie najważniejsze. A pan trener podczas czwartkowej chyba konferencji ładnie powiedział o kibicach, że oczekuje też od nich, żeby byli tym 12 zawodnikiem. Liczy trener, że dzisiaj ten 12 zawodnik będzie tutaj w Lublinie? Mało to, że liczę. Ja powiedziałem chłopaków na odprawę, że trybuny będą z nami, więc jestem przekonany, że sposób, w jakim gramy w piłkę, to dla kibice jest takim motywujące, więc jestem przekonany, że kibice będą się identyfikować z tym zespołem i z mentalnością i z pracą, poświęcenie, zaangażowanie, które ten zespół prezentuje na boisku, więc powiedziałem chłopakom na odprawę, że trybuny będą z nami i to ma być 12 nasz zawodnik. Jak dużą częścią serca pana jest Motor Lublin? Proszę pana, powiem, że moje całe serce jest przy Lublinie. Tak bym to określił. Ja od samego początku, kiedy znajdowałem się w motorze, motor uwielbiałem. Byłem bardzo wdzięczny, że w tym motorze jestem. Uważam, że wiele spotkań, jakie były w dawnym okresie, za komuny, tak to można określić, prawda, było doskonałych i dobrych. Wyniki były możliwe, niektóre były bardzo dobre, także ja byłem bardzo, bardzo zadowolony, będąc ponad 3 lata w motorze, a potem z motoru wyemigrowałem znowuż do Widzewa, z Widzewa znowuż do motoru i tak to się jaka sytuacja po prostu kształtowała. A wtedy... Ja, wie pan, wiele klubów odwiedziłem, w wielu klubach byłem. Byłem bardzo, bardzo zadowolony. Natomiast jeżeli chodzi o motor, to motor zawsze lubiałem, kochałem i będę kochał do końca życia. Jest nowy trener, jest nowa nadzieja. Może rzeczywiście temu motorowi pójdzie znacznie lepiej.
ja liczę się z tym, że może ten motor w tym roku zajmie gdzieś te drugie, trzecie miejsce, może znowu będzie walczył o awans do tej do pierwszej ligi. To już tego tak bardzo motorowi życzę. To już tak na koniec, gdyby pan trener mógł teraz wejść do szatni zawodników, to co by pan trener im powiedział przed tym meczem dzisiejszym? No, przede wszystkim życzyłbym mi zwycięstwa, no i dobrej, dalszej drogi do zdobycia pierwszej ligi. To by było dla mnie na pewno bardzo miłe i serdecznie. No, ja myślę, że stać ten motor na dobrą grę. Oni to udowodnili już w zeszłym sezonie. Byli bardzo blisko tej pierwszej ligi. Jakoś to nie wyszło, nie udało się. Może w tym roku to wyjdzie. Bardzo mamy tego pragną.
jeśli nas było... Chyba, że... 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 Chyba, że...